Panie i panowie, przed wami siedziba YouTube'a! No dobra, może tutaj jednak nic nie ma, ale na pewno jeśli stawicie łapkę w górę, coś tutaj się pojawi! Wiecie co? Sprawdźmy to, dawajcie na trzy, okej? Okay? Raz, dwa i trzy! Wow, ej, pojawiła się, co jest? Dobra, kurde bele, to jednak działa! O kurde bele, no dobra, tylko ta siedziba wygląda dosyć słabo. No i powiem wam, że nie sądzę, żeby ktokolwiek z YouTube'a chciał tam pracować, dlatego chyba będziemy musieli dzisiaj zbudować im lepszą siedzibę, co wy na to? Tak, to jest zdecydowanie dobry pomysł. Także siemaneczki, ziomeczki, jestem Żelazny i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii 10 losowych osób buduje, w którym jak zwykle na każdym z tych 10 pól powstanie epicka budowla. Tym razem będzie to właśnie siedziba YouTube'a, a jeśli lubicie tę serię, to już teraz zostawcie konieczkę subskrypcji oraz łapkę w górę. Wtedy odcinków będzie więcej, dlatego serio, koniecznie jeśli subskrybujecie, zróbcie to właśnie teraz, dobijemy do 80 tysięcy, a ja przy okazji chciałbym podziękować wszystkim wspierającym na trzecim poziomie, których jest właśnie tyle. O kurde bele, ale superowo, dzięki wam mega za wsparcie kanału, serio doceniam na maksa. A ja idę właśnie teraz po widzów na mojego Discorda, no bo właśnie skądś muszę ich wyczasnąć, bo ta siedziba tutaj długo nie postoi. A nawet mam lepszy pomysł, jak się jej pozbyć, właśnie w ten sposób. O, no genialnie, już jej nie ma, superowo. 3, 2, 1, BUM! O kurde, zniszczyłem arenkę. O, ja cię przepraszam, to nie było planowane. Ale może serio iść na tego Discorda, bo to się już źle kończy, jakieś dziwne odpały tutaj zdaniem mamy. A więc oto właśnie on, mój Discord, do którego linka macie w opisie. Tam jak zwykle wspierający na drugim, trzecim poziomie dostają wcześniej informacje o odcinku, także jakby jeśli chcecie wspierać, to serio, mega do tego zachęcam. Tylko pamiętajcie, że to jest prawdziwa kasa, serio. A my jesteśmy na kanale publicznym, na którym jak zwykle piszemy piękną wiadomość. 10 pierwszych osób, które wbije na serwer, będzie na odcinku. Klikam enter, klikam wyślij. No i jak zwykle czekamy, kto będzie pierwszy. Whitelist off, no i kurde bele, kto tutaj wbije? Mamy Permiego, mamy Natalię, mamy Natalię znowu, tylko z innymi numerkami, co jest? Jest też Nobitek, Shiba, Raya i uwaga, mamy prawie 10 graczy, także startujemy! Znaczy nie startujemy jeszcze, bo muszę wytłumaczyć im wszystkie zasady, a to chwilę potrwa, więc sekundę. Okej, trwało to wyjątkowo długo, ale każdy jest już na swojej arence, na niektórych nawet są dwie osoby, nie mam pojęcia czemu, ale zgaduję, że to jest działka Nobitka, więc tak sobie po prostu biega. Ale to oznacza tylko i wyłącznie tyle, że możemy oficjalnie startować z budowaniem. Jesteście gotowi? Napisałem gotif zamiast gotowi, ale no niech będzie. A więc 3, 2, 1, start! 20 minut do końca budowania, startujemy! Temat według mnie jest całkiem spoko, ponieważ można zbudować tutaj dosłownie wszystko, co się tylko chce. Od jakiegoś wieżowca, po willę, po biurowiec, po blokowisko, dosłownie cokolwiek się chce, no bo w końcu siedziba YouTube'a może być we wszystkim. A no i co jeszcze ważne, to wcale nie musi być prawdziwa siedziba YouTube'a, tylko może być po prostu wymyślona, no! Ja jeśli miałbym zbudować coś w tym temacie, to zrobiłbym ogromny wieżowiec, tak zdecydowanie. No ale ciekawe, co zbudują nasi dzisiejsi gracze. No i swoją drogą oczywiście nie przedstawiłem wam ich, także już to robię. A więc jest to Permi, Daniu, Moncia, dwie Natalie, Nobitek, Pływaczka, Shiba, Stasiu, Raya oraz Zosia. No i właśnie ktoś z tej dziesiątki wygra dzisiejszy odcinek ze swoją piękną siedzibą YouTube'a. Już widzę, że będą to ogromne budowle, a to może być pewien problem, ponieważ do budowania jest tylko i wyłącznie 20 minut, więc jak zwykle pewnie nie zdążą. Kurde bele, ziomeczki, no. Nie budujcie jakichś wielkich budowli, bo 20 minut to wcale jest tak dużo czasu, no. No a dzisiaj niestety czasu im nie przedłużę, ponieważ mam dosyć mało czasu, także muszę zdążyć te 17 minut do końca. Powodzonka, ziomeczki. Większość budowli aktualnie leci w coś bardziej nowoczesnego. Oprócz tej tutaj, która będzie drewniana, buduje ją Stasiu. Oraz oprócz tej budowanej przez Permiego, która jest aktualnie z andezytu. No spoko. Nie mam pojęcia, czego mam się po niej spodziewać, ale przekonamy się niedługo. Za to już wiem, że budowla Rai będzie kozacka, a będzie to ogromny wieżowiec. I to chyba jest największa praca ze wszystkich aktualnie, w sensie najwyższa. Bo największe to może są inne, ale zdecydowanie ta jest najwyższa. A na drugim miejscu, jeśli chodzi o wysokość, no to mamy tutaj pracę Nobitka. Takie dwa wieżowce naprzeciwko siebie, trochę śmiesznie. Za to śmieszna zdecydowanie nie będzie budowla Pływaczki 13. A wręcz powiedziałbym, że wygląda jak poważna siedziba wielomiliardowej firmy. Chociaż nie, no póki co to po prostu jest ściana, nieważne. Ale muszę przyznać, że praca Monci Gaming już teraz wygląda jak siedziba firmy. Niektóre tu bardziej wyglądają właśnie jak domki, ale ta praca od samego początku wygląda jak siedziba firmy, za co bardzo szanuję. Tak samo jak ten wieżowiec, który widzieliśmy wcześniej i w przeciwieństwie do tych kamieni, bo one to nadal serio nie mam bladego pojęcia, co znaczą i czemu to będzie z kamienia. A jak wygląda prawdziwa siedziba YouTube'a? Czekajcie! Siedziba YouTube'a. Wow, co za budynek! Ej, kozacki! Czy ktoś się tym wzoruje u nas? Wydaje mi się, że zbytnio nie. Ale sprawdźmy, sekundę. Tamta siedziba miała dużo łuków i była zdecydowanie szara. Więc teoretycznie jedyne dwie budowle kolorystycznie pasujące do tej siedziby prawdziwej to jest właśnie ta Permiego oraz ta tutaj Pływaczki 13. Chociaż no umówmy się, w tym odcinku nie chodzi
chodzi wcale o przebudowanie prawdziwej siedziby, tylko o zrobienie czegoś według własnej wyobraźni, tak jak robi to przykładowo Stasiu XD1. Chociaż no jego siedziba troszeczkę wygląda jak sklep, taka biedronka z logiem YouTube'a troszeczkę, no. Jejku, nie wnikam, dobra, 11 minut do końca. A jak tam sytuacja wygląda z wieżowcami? No bo czas wolniej nie bija, a do budowania tutaj mają zdecydowanie najwięcej. A więc na ten moment tak oto prezentuje się wieżowiec X-Ray. No kurde bele, muszę przyznać, że jest super. Pomysł na te paski z różnych kolorów, na okienka w tą stronę, w tę stronę i tak dalej, był kozacki i wychodzi aktualnie mega fajnie. Brakuje tylko wielkiego loga YouTube'a do góry. A ten wieżowiec naprzeciwko, który buduje, kto tam go budował? Nobitek? Jest troszeczkę prostszy, ale za to Nobitek już zbudował wszystko dookoła i zajmuje się teraz środkiem. No środek też jest ważny, przyznam, no. Chyba jeszcze ani razu nie było mnie tutaj, co nie? No więc jest to praca Natalii 2588, jest logo YouTube'a, pięknie. Oraz no w sumie to tyle, no bo póki co to taki kwadrat jest, no i nic więcej. Obok u sąsiada także mamy kwadrat, za to jest tutaj pylon, który pokazuje, co za firma w tym miejscu siedzibę. No i nawet Natalia 0501 robi calutki w środku, ale super. Ej, a co tu się stało? Czy ktoś mi powie, o co tutaj chodzi? Dlaczego ta praca jest obita cała wodą i dlaczego na tej działce nikogo nie ma? Wychodzi na to, że jakiś gracz wyszedł z serwera i zostawił działkę we właśnie takim stanie. Czy to był lód, który się roztopił? Czy ta woda tutaj była od początku? Co ona miała sygnalizować? Bladnego pojęcia nie mam, ale no dobra. 5 minut do końca. Prace stają się coraz dziwniejsze. Boję się patrzeć, co będzie dalej. Dlaczego wszyscy nie budują takich spokojnych budowli, jak na przykład ta osoba w tym miejscu? No zobaczcie, Zosia buduje sobie taką spokojną, małą siedzibę. Jest logo, zdążyła ze wszystkim. Zostało jej jeszcze 4 minuty, więc może wszystko meblować w środku. Także Zosia to mądrze zrobiła, no. A inni mogą nie zdążyć, mimo wszystko życzę im powodzenia i trzymam kciuki, że może im się uda. 3 minuty, ostatnie szczegóły i za chwilę lecimy z ocenianiem. A jak te prace wyglądają od góry? Sprawdźmy. No dobra, całkiem ciekawie, nie powiem. Niektórzy nie mają jeszcze dachu. O jacie, może jej pomogę, kogo to jest praca? Natalia, ja ci zrobię dach, dobra, bo widzę, że tutaj biedna jesteś. Niech będzie z półpłytek, myślę, że to jest dobry pomysł, więc proszę bardzo. Tutaj jedna strona, tutaj druga strona. No i set smooth stone slab, okej. Kto jeszcze nie ma dachu? Tutaj nie masz dachu, 40 sekund do końca, no. Dobra, zdążyliśmy, kozacko. I odliczamy w takim razie. 5, 4, 3, 2, 1. Koniec czasu, koniec budowania, oceniamy pracę. No dobra, także teraz pytanie, od której pracy zaczynamy? Tak sobie teraz myślę, że może dobrym kandydatem byłaby ta oto tutaj. No i jest to siedziba Natalii 0501. No siemaneczko, co tutaj ciekawego masz, powiedz mi? O, jakaś książka, dawaj, dawaj, dawaj książkę. Ja zrobiłam bardziej pokój gamera, ale mam nadzieję, że ładny. No dobra, pokój gamera niech będzie. Na YouTubie jest dużo gamerów, więc umówmy się, że w jego siedzibie również powinien być taki pokój. A wygląda on właśnie w ten sposób, ale kozacko, zobaczcie na to, są dwa monitory, z tyłu jest green screen, są lampy, są książki. Mówisz, że youtuberzy czytają dużo książek? Spoko, jakby to dobrze, że czytają, ja bym też czytał, ja w sensie ja też czytam, ale dosyć rzadko. No i najmniej ważne w całym pokoju jest łóżko, dokładnie. Ej, ale dosłownie, krzesło gamingowe jest większe od łóżka, masakra. Tak to już jest w tym życiu, no. Ale no muszę przyznać, że sam pokój jest kozacki, mi się bardzo podoba. Od zewnątrz też wygląda niczego sobie, jak taki pałacyk czy coś w tym stylu, tyle że brakuje mi trochę okien. Ja wiem, że youtuberzy nie wychodzą z domu, ale chociaż okna mogliby mieć, co nie? Ja cię, dobra, w kolejnej pracy są okna. Jest to praca Natalii 2588. Tam była Natalia ile? Natalia 0501, a tu jest Natalia 2588. Co jest z tymi wynikami? Nie mam pojęcia. Wchodzimy do środka. No i dzień doberek. Co my tutaj mamy? Żelazny królem, żelazny panem, zawsze będę jego panem. Gdy ci smutno, gdy ci źle, obejrzy i będzie okej. Okay. Piękny wierszyk. Jestem wzruszony. Co tam się dzieje? Ej, co oni tam robią? Bitwa jakaś! Dobra, ale wierszyk piękny, serio, kozacki. Są oczywiście miejsce dla pracowników YouTube'a, superowo, a do góry mamy przestrzeń pustą, bo zgaduję, że to na rozbudowę kiedyś. Chociaż muszę przyznać, że wygląda przekozacko, mi się bardzo podoba. Trochę za mało pewnie czasu, żeby zdążyć to zrobić wszystko, albo za duża praca, to też jest taka opcja. No ale muszę powiedzieć, że od zewnątrz mogłaby być mniej kwadratowa, no. Jeśli Natalia dodałaby tutaj dosłownie jedną rzecz i dosłownie, no dosłownie kilka bloków, czyli bierzemy sobie szary beton, no i stawiamy coś takiego. Zobaczcie na to, od razu ta bryła staje się mniej kwadratowa i od razu według mnie staje się też ładniejsza. Ale dobra, to była jej praca, więc ja w nią nie wnikam, ja to usuwam i lecimy dalej. No i tutaj mamy budowlę Rai. Siemandero, Raja, ty jak zwykle zbudowałaś coś przekozackiego. Jak ona jest na odcinku, to od razu wiadomo, że praca będzie kozacka. Brakuje mi może troszeczkę tutaj gdzieś loga YouTube'a, bo sam budynek jest superowy, mega, mega mi się podoba. Ale jeśli tutaj w tym miejscu byłoby logo YouTube'a, byłoby jeszcze lepiej. W środku zgaduję, że nic nie ma, bo ciężko byłoby zdążyć do
dokładnie. Mimo wszystko 10 na 10 ode mnie. Świetna praca, Raja. Kurde Bele, jedna z lepszych na tym odcinku, no. Chociaż no muszę przyznać, że jeszcze 7 przed nami, więc wszystko może się zmienić. Także witam panią Moncie Gaming i witam twoją piękną siedzibę. Jak się patrzy na ten budynek, to od razu widać, że jest to siedziba wielkiej firmy. Dlatego też mi się tak bardzo podoba. Co prawda nie ma nic w środku, no ale to już wybaczymy. Za to co ciekawe, z tyłu jest jezioro, do którego jest wyjście ze środka. Także w czasie pracy można sobie też przyjść i pooglądać albo pozbijać jajka żółwi. Tak, super zabawa. Przepraszam, ale to jest takie fajne, uwielbiam to robić, no to jest straszne. Znaczy w Minecrafcie, nie w prawdziwym świecie, żeby nie było, no. Serio, żeby nie było, bo to zabrzmiało strasznie, o nie. Kolejna praca przed nami, zbudowana przez Stasia XD1. No i to jest właśnie ta budowla, która wyglądała trochę jak Biedronka, ale już tak nie wygląda, ponieważ teraz wygląda jak, no, siedziba, no niech będzie. Trochę nie zdążył, ale no dobra, wchodzimy do środeczka, co my tutaj mamy. Sala komputerowa, wow, kurde bele, tu pewnie są wszystkie statystyki YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. A po drugiej stronie tam coś jeszcze jest, tak dokładnie, drugie pomieszczenie, w którym mamy też salę komputerową. A, jakby to jest po jednej stronie i po drugiej to samo. Tu jest jeszcze recepcja, pan Creeper obsługuje, no i to właśnie w ten sposób wygląda siedziba zbudowana przez Stasia. Szkoda, że nie ma podłogi, no ale tak jak mówię, nie zdążył, mimo wszystko szanuję, bardzo mi się podoba. Chociaż no tak jak wcześniej, brakuje okien, niestety. Taka firma bez okien, to ja nie wiem, co ci pracownicy mają tam siedzieć i nie widzieć, co się dzieje na zewnątrz, czemu? Nie pytam Stasiu, co to byś z nimi robił, dobra? Ja po prostu pójdę do kolejnej pracy. Ach, no i przyszedł czas i na tą. Nadal nie mam bladego pojęcia, co tutaj się stało i dlaczego tutaj jest tyle wody, no. Ja cię dosłownie, to jest mega, mega szalone. Kurde bele, nie mam pojęcia, kogo to jest praca, bo ta osoba wyszła, ale co to w środku mamy recepcję oraz dwie windy, które prowadzą na dach. Super, nie? Windy na dach zawsze na propsie. No i to tyle, zbytnio więcej tutaj nic nie mamy. Budynek jest trochę kwadratowy i wydaje mi się, że zdecydowanie ładniej wyglądałby bez tej wody, ale jak już tak sobie wymyśleliście, no to no, dobra. Idziemy dalej do pracy pływaczki 13, a siemandero pływaczka. No i za tą budowlę to ja szanuję, no. Z przodu miejsce na parking, więc pracownicy mają gdzie zaparkować, a my możemy sobie wejść do środka i zobaczyć, co tutaj mamy, a między innymi jest pełno monitorów do obserwowania sytuacji na YouTubie. Są oczywiście miejsca dla pracowników, pełno książek, pełno skrzyneczek, znaczy jedna, nie pełno skrzynek, co ja gadam. Oraz zgaduję, że miejsce dla szefa, albo też dla mnie, w sumie mogę być szefem YouTuba, co mi szkodzi. No kozacko, praca zdecydowanie mniejsza, ale za to zrobiona w każdym detalu. Dla porównania mamy tutaj wieżowiec zbudowany przez Nobitka. On niestety zbytnio wiele detali nie ma, ale jest duży, więc pokazuje ogrom YouTuba. No i mamy coś również w środku, łohoho. Są panowie zombiaki w recepcji, dzień dobry, ja bym poprosił do pana dyrektora, nie wiem czego, finansów, o. Pierwsze piętro, tak? Dobra, to już ile? Halo panie dyrektorze, to jest pan, nie, to jest chyba jego ochroniarz, a wskazuje, że pan dyrektor jest w tym miejscu. O, dzień dobry panie dyrektorze. Coś wszyscy jesteście bardzo do siebie podobni, no? Oj nie, dobra, to są dyrektorzy, bo mają diamentowe zbroje, super. I to jest też przy okazji ostatnie piętro, także ja tutaj panu ściskam dłoń i lecę już do kolejnej pracy. Ale szanuję dobitek, że zrobiłeś to wszystko od środka. Chociaż od zewnątrz mógłbyś to być mniejszy kloc, bo tak dosłownie tu nie ma nic, nawet okien. Znowu nie ma okien. Dosłownie, co wy macie z tym, że nie robicie nigdzie okien? Przecież okna są ważne. Ach, co ja mam powiedzieć? Chociaż w tej pracy są okna. No siema Permi, powiedz mi, że masz okna w pracy. Tak, okej, okay, jest jedno okno, jest drugie okno po drugiej stronie. No okej, okay, są 4 okna, zawsze coś. Nie zdążyłem zrobić, ale zrobiłem najwięcej jak mogłem. No i wyszło Permi, powiem ci, że kozacko. Jedna z fajniejszych prac na tym odcinku, no i chyba najbardziej przypominająca prawdziwą siedzibę YouTube'a według mnie. Co prawda nie mam pewności, czy YouTube ma w siedzibie dach z koralowca, ale ojejku, no już nie wnikam w takie szczegóły. Niestety nie ma nic w środku, ale rozumiem, że 20 minut na zbudowanie samego zewnętrza tej budowli to było i tak mało czasu, także Permi, super praca, serio, jedna z fajniejszych na tym odcinku, mega, mega szacun. Lecimy do ostatniej! Tak samo jak super jest ta oto praca. Dzień dobry pani, kim jesteś w ogóle? O, pani Zosia Zulek, siema Zosia. No i tę pracę to ja również bardzo polecam. Dlaczego? Bo jest mała i zrobiona calutka w środku. Sorry, że mało, pozdrawiam Weronikę, nie miałam co zrobić. Luzik, no wyszło kozacko. Możemy sobie w tej siedzibie oglądać YouTube'a. Jest wielki ekran, także mam nadzieję, że oglądają kanał Żelaznego, czyli mój. I przy okazji mam nadzieję, że go subskrybują. A jeśli wy nie subskrybujecie, to subskrybujcie koniecznie. A obok mamy miejsce dla pracownika, który może włącza te filmy w tym miejscu, albo nie wiem, zatwierdza je, czy usuwa. Nie mam żadnego pojęcia. Super praca, Zosia, bardzo mi się podoba. No i to byłoby chyba już tyle. Widzieliśmy wszystkie 10 prac i napiszcie koniecznie w komentarzu, która z nich była według was najlepsza i która powinna wygrać ten odcinek. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Możecie wbić również na mój drugi kanał z live'ami. Zapraszam tam mega serdecznie. Oraz no nie powiem, byłoby fajnie, jakbyście wbili dla mojego Instagrama. Z góry dzięki wszystkim, którzy mnie tam obserwują. I tyle. Do jutra. Siema. Wow, ten odcinek był przekozacki. Prawie taki jak ten odcinek, który widzicie właśnie teraz po prawej stronie. Wbijcie koniecznie na niego, jeśli go nie widzieliście.
Albo jeśli go widzieliście, to macie też odcinek po lewej stronie. Jest to inny odcinek, którego może nie widzieliście, jeśli widzieliście ten po prawej. W sumie nie mam pojęcia, po prostu wbijcie, na który chcecie i tyle. Siema!